Witam Was wszystkich, sobota, przepraszam, niedziela, ja ciągle jeszcze sobotą żyję, bo rzeczywiście długi sobotni, pięściarski dzień i noc, czy wieczór u mnie. Podsumowanie wszystkiego, co się zdarzyło, nie samym Derekiem kontra Artur, człowiek żyje, natomiast do tego tematu wrócimy jeszcze, pomimo że nagrałem takie na gorąco spostrzeżenia, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o moją opinię co do tej walki, natomiast parę takich dodatkowych uwag związanych może z poboczem tego pojedynku Artura Szpilki z Derekiem Chisorą. Koszulka, proszę mi wierzyć, nieprzypadkowa. O tym również później, aczkolwiek łatwo się domyśleć, jakie tutaj punkt przełożenia Mayweather, jak Mayweather to Pacquiao. Powiem za chwilę. Taki ogólny komentarz mi przyszedł do głowy, właściwie takie jedno zdanie komentarza. O tym później, na początku sprawa wybiegająca poza sportem, mianowicie stan zdrowia Maxa Dadaszewa. Przypominam, w piątek w 11 rundzie wbrew Dadaszewowi, wbrew pięściarzowi, który bardzo prosił, żeby nie przerywać walki, prosił swojego trenera Buddy McGirt. Kilkakrotnie prosił go już wcześniej, w końcu zdał sobie sprawę z tego, że w jego rękach jest zdrowie pięściarza i okazało się, że w 100% dokładnie tak było. Dadaszew ciągle w szpitalu, kiedy nagrywam to za 15:11 przed południem w niedzielę w Chicago, ciągle w szpitalu, ciągle w stanie krytycznym, lekarze przeprowadzili operację. Dadaszew walczył w eliminatorze z Matiasem, jego marzeniem było dostać zieloną kartę, sprowadzić rodzinę z Sankt Petersburga do Stanów Zjednoczonych i tutaj mieszkać. Na razie to wszystko odeszło na plan dalszy i to zwycięstwo, na którym Dadaszewowi bardzo zależało. Teraz wszyscy walczą o jego życie, to nam za każdym razem przypomina znaczenie tego sportu i daje nam taki dystans. Tu z jednej strony eliminator IBF-u, walka i tak dalej. Oto to jest życie człowieka, życie jego rodziny. Trzymamy kciuki za Maxa Dadaszewa. Teraz oczywiście przejdziemy do tego wszystkiego, co się działo na ringach. Zacznę od tyłu właściwie, dlatego że tak jak wspomniałem, chciałbym wrócić do pojedynku Artura Szpilki z Chisorą na zakończenie, natomiast na razie parę rzeczy o tym, co się działo wcześniej, zarówno w Londynie, jak i na gali w Las Vegas. W Londynie walka White kontra Rivas. Stawiałem na zwycięstwo White'a na punkty. Tutaj się akurat zgadzało, natomiast zupełnie nie zgadzał się przebieg tej walki dla mnie, dlatego że ja myślałem, że White sobie da zdecydowanie łatwiej radę z Rivasem, który był naprawdę od 6 czy 7 rundy no, w fenomenalnej dyspozycji. To się absolutnie znakomicie oglądało. To byli pięściarze wagi ciężkiej, którzy przyjmują potworne ciosy, po czym natychmiast oddają. Tu nie ma chwili zastanowienia, te ciosy są amortyzowane, te ciosy są przyjmowane rzeczywiście z pełną siłą, no bo nie można powiedzieć, że Rivas czy Dylan White biją słabo, bo tak na pewno nie jest. No, przekonał się o tym zresztą sam Chisora, którego Dylan White znokautował. Dylan White w ogóle, jeśli chodzi o ostatni rok czy półtora roku w jego walkach, to się zupełnie ten pięściarz zmienił. A jeśli w ogóle mielibyśmy porównać jego z walki na przykład z Anthony Joshua, to jest dzisiaj zupełnie inny pięściarz. On z każdą dodatkową walką dodaje coś do swojego repertuaru. Naprawdę zmieniam opinię na jego temat. Nie to, że uważałem, że jest to pięściarz słaby, natomiast uważałem, że jest to taki, jak w Stanach się to nazywa, fringe contender. Czyli on gdzieś tam tym challengerem do tytułów jest, ale to jest taki, nie wiem, może nie drugi sort, bo to by źle zabrzmiało. Natomiast no, nie jest to taka ścisła zaplecze najlepszych w wadze ciężkiej. No, teraz wiemy, że na pewno tak jest. Jest obowiązkowym rywalem do walki z... Deontayem Wilderem. Jak to się uda złożyć, to na razie nikt z nas nie wie, bo doskonale wiemy, że
Eddie Hearn, czyli jego promotor i reszta ekipy Premier Boxing Champions, to nie są akurat goście, którzy najlepiej ze sobą rozmawiają. Układy ich, jeśli chodzi o walki, są raczej ciężkie. Widzimy to nawet dzisiaj. Ciągle nie wiadomo, co z walką Ruiz Jr. kontra Anthony Joshua. Trochę mnie zaskoczył Eddie Hearn, grożąc sądem Johnowi Ruizowi. To tak zupełnie na marginesie, ale w jednej ze swoich wypowiedzi powiedział, że jeśli nadal będzie się upierał przy tym, żeby walczyć tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych Andy Ruiz, no to będę musiał wystąpić na drogę prawną i przypomnieć mu, co się dzieje w przypadku niewywiązywania się z podpisanych kontraktów. To już tak zupełnie na marginesie, a tam wracając do tego White'a, zdecydowanie pięściarz, który się podciągnął, do tego absolutnie serce lwa, ale to wiedzieliśmy o Dylanie White'ie, to w 100% po knockdownie w wykonaniu Rivasa wyglądało na to, że to Rivas ma tą większą szansę wygrania tego pojedynku, szedł do przodu. Naprawdę na ten etap walki, 9, 10, 11 runda, to ta walka była na wagę ciężką prowadzona w rzeczywiście nieprawdopodobnym tempie, no bo tam było uderzenie za uderzeniem. Rivas wygląda, jakby to była, nie wiem, runda numer 1 i w ogóle nie walka w wadze ciężkiej. Tak rzeczywiście fenomenalnie się tą walkę tych dwóch pięściarzy oglądało. Przyjemność oglądania, strasznie jestem ciekaw dalej, co będzie z karierą. Z karierą White'a, dlatego że tak jak wspomniałem, pięściarz na pewno się podciągnął, jeśli chodzi o umiejętności, stara się być coraz lepszym, a do tego te serce to jest rzecz, która jest absolutnie niezastąpialna niczym w boksie. To wiedzieliśmy zawsze, także brawo Dylan White, gratulacje za doskonały występ, ale jednocześnie gratulacje za doskonały występ dla Rivasa, który pokazał, że no, pierwsza dziesiątka światowych rankingów, prawdopodobnie gdzieś tam 10, 11 miejsce, z pewnością warto będzie tego pięściarza dalej oglądać. A przeniosę się teraz do Las Vegas. No tutaj parę rzeczy było fajnych, parę rzeczy było absolutnie niedopuszczalnych, zanim o decyzji sędziego Feldmana przyznającej zwycięstwo Kitowi Turmanowi. Chodzi mi przede wszystkim o walkę Caleb Plant Mike Lee. Takie rzeczy absolutnie nie powinny się zdarzyć. Mike Lee był całkowicie przypadkowo w ringu. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby oglądali jego występ absolwenci Uniwersytetu Notre Dame. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, jest to jeden z najbardziej szanowanych uniwersytetów pod względem sportowym i pod względem jakości wykształcenia w Stanach Zjednoczonych. Kibice czy absolwenci tego uniwersytetu znani są z tego, że po prostu śledzą wszystkich swoich kolegów, którzy byli, nie wiem, w jakichkolwiek sportach. Akurat tak się zdarzyło, że Mike Lee zrobił pracę magisterską z finansów, dobrze sobie radzi jako biznesmen, nawet znam paru ludzi tutaj w Chicago, którzy są jego kolegami biznesowymi. No natomiast to z pięściarstwem nie ma kompletnie nic wspólnego, bo on się zupełnie tam nie nadaje. Doskonały komentarz Daga Fischera z ringu, który powiedział, że no, Mike Lee wyglądał jak taki fajnie utrzymany tata, trener baseballa, który dobrze wygląda, pewnie dziewczyny się za nim i panie się za nim oglądają. No niby pod tym względem wszystko jest ok, ale później wychodzi do ringu naprzeciwko pięściarza klasy światowej. Oczywiście ten pięściarz klasy światowej to Caleb Plant, mistrz świata. No i rzeczywiście tak to wyglądało. No, trzy knockdowny, bańka, wstańka. Jakim sposobem ktoś doszedł do wniosku, że to może być walka w obronie tytułu dla Planta, nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie mam, bo wydaje mi się, że w Polsce by się znalazło pięściarzy lepszych niż Mike Lee. Natomiast, no nie wiem, opłacało się to ze względów finansowych, pewnie 250 tysięcy dla niego
bo tyle wynosiła jego garza, też się pewnie komuś opłacało, natomiast nazywać to walką o Mistrzostwo Świata to jest absolutny żart, tego nigdy, nigdy nie powinno być, o czym wszyscy doskonale wiedzieli przed, w trakcie i po. Na tej samej gali niesamowity Efe Ayagba, no na razie niesamowity jeśli chodzi o wydolność organizmu. Jak wiecie lub nie, to ja jestem wielkim fanem jego, wielkim fanem Aaronie Shieldsa, jego trenera od początku kariery. Wczoraj Efe Ayagba wygrał z Turkiem Ali Demirezenem. Wygrał w sposób niepodlegający dyskusji, 10 rund na punkty, sędziowie nie mieli żadnych wątpliwości, no nikt nie mógł mieć żadnych wątpliwości, natomiast no, pewnego rodzaju zaskoczenie, że ta walka trwała aż 10 rund, natomiast dla mnie ekstra, dla Efe Ayagby. Ronnie Shields ma materiał porównawczy, Demirezen wyglądał naprawdę dobrze, człowiek z szybkimi rękoma, człowiek, który się nie boi, idzie do przodu, umie przyjąć, umie zablokować cios, umie oddać z kontry. Naprawdę fajnie wykształcony pięściarsko zawodnik, idealny test dla niepokonanych do tego roku. W Europie gwiazda prawie. Demirezen niepokonany, dwóch niepokonanych. Natomiast jedna rzecz, która odróżnia mającego, poza tym, że ma doskonałe warunki fizyczne na wagę ciężką, Efe Ayagba, doskonałego trenera, który na pewno z niego zrobi challengera i to szybko, to jest niesamowita liczba zadawanych ciosów. 877 wyprowadzonych ciosów. 877 wyprowadzonych ciosów, to ja Państwu powiem, jak to wygląda statystycznie. Statystycznie wygląda to w ten sposób, że to jest dwa razy więcej niż zadają pięściarze wagi ciężkiej. Dwa razy więcej. 877 wyprowadzonych ciosów. To jest absolutny obłęd. Do tego, jeśli chodzi o lewy prosty, zawsze ulubioną broń każdego dobrego trenera. Nie inaczej w przypadku Ronnie Shieldsa również. Dwukrotnie więcej zadawanych lewych prostych przez Ayagby niż wszyscy inni. Przeciętnie oczywiście jego koledzy w tej kategorii wagowej. No, niesamowite, człowiek zadaje tyle ciosów, co w wadze średniej się zadaje. Oczywiście wiele rzeczy jeszcze trzeba poprawić, na przykład no, nie zna pojęcia zadawania ciosów na korpus, bo tych ciosów na korpus, który dosyć duży ten korpus kolegi Demirezena był, no to ja nie wiem, czy by się znalazło podczas całej walki 20? Może, ale tutaj na pewno Aroni go weźmie przed ekran i powie, słuchaj, widzisz, patrz, od tej pory bijesz tylko tu poniżej. Szukaj miejsca przy tej sile ciosu, które zadajesz. Bardzo fajny prospekt, walczył za $15,000. Andrzej Wasilewski się naśmiewał, że Artura przed walką, że za $15,000 nie kazałby Arturowi wstać z łóżka. No, dzisiaj 24 godziny później w rankingu BoxRec'a ten, który walczył za $15,000, czyli Efe Ayagba, jest przed Arturem Szpilką. Także czasy się szybko zmieniają. Ja sobie mam dosyć dziwna wypowiedź Andrzeja Wasilewskiego, taka trochę butna, bo mówienie, że za $15,000 to ja bym w ogóle nie wstawał, nie radził wstawać mojemu pięściarzowi, nie wiem. Mnie to troszeczkę wyglądało na coś takiego, że dzielę i rządzę, rozdaję karty, to są drobne. No, wydaje mi się, że dla wielu pięściarzy w Polsce 60,000 zł, bo mniej więcej tyle, to jest $15,000, to jest w dalszym ciągu dużo pieniędzy, ale może się mylę, może ci pięściarze zarabiają razy 3 tego, za co Artur Szpilka nie wstaje nawet z łóżka. Do tego tematu wrócimy jeszcze na sekundkę. Natomiast możemy teraz już przejść do tego tematu numer jeden, bo wiele pytań od Was dzisiaj rano, kiedy się obudziłem po tym, nie wiem, krótkiej nocy, dotyczyło, jakie są echa walki Dereka Chisory z Arturem Szpilką. No za dużo tego oddźwięku medialnego tutaj w Stanach Zjednoczonych nie ma, no bo tutaj wszyscy żyli jedną walką, która miała no,
nieporównywalnie większy wydźwięk niż wszystko, co się działo, wszystko w sumie, co się działo w Londynie, a mianowicie 40-letni Pacquiao kontra 10 lat młodszy Keith Thurman, niepokonany mistrz świata i tak dalej, i tak dalej. Walka na pewno nie zawiodła niczyich oczekiwań. Nie powiem, że była to wielka walka, natomiast była to na pewno bardzo dobra walka. Style dwóch panów idealnie się uzupełniały, natomiast no, jak długo jeszcze 40-letni Manny Pacquiao będzie nam wszystkim udowadniał, że wiek to tylko jakaś liczba, nie wiem, no, udowadnia to po raz kolejny i zrobił to w fenomenalnym stylu. Jedna rzecz, znaczy parę rzeczy dotyczących tej walki. Ja stawiałem tutaj w drugą stronę, bo stawiałem na zwycięstwo Keitha Thurmana na punkty, był Manny Pacquiao na punkty. Natomiast sam przebieg walki był absolutnie fascynujący. Wspomniałem o tych uzupełniających się stylach, ale oglądanie 40-letniego, powtarzam jeszcze 40-letniego Manny Pacquiao, no, który porusza się tak, jakby miał lat, nie wiem, 20 parę, który ma energii tyle, że mógłby obdzielić, nie wiem, połowę Las Vegas. No to jest coś, co się wymyka absolutnie jakimkolwiek normalnym granicom boksu. No bo ja nie wiem, jakbym był Keithem Thurmanem, który przed walką stawiał na siebie, mówiłem o tym, $10,000, że wygra przed upływem trzeciej rundy, no to ja bym naprawdę nie wiedział, co powiedzieć, widząc tego człowieka, który zadaje ciosy z niemożliwych pozycji. To wszystko wiedzieliśmy. To nie jest żadna nowość w wykonaniu Manny Pacquiao. Natomiast nowością jest to, że on jest lepszy niż był kiedyś. I to wydaje mi się zdecydowanie lepszy. Obie ostatnie walki no, pokazują, że z każdą następną nie wiem, czegoś przybywa, energii przybywa, dokładności przybywa, no, mając 40 lat można się uczyć? Prawdopodobnie nie, no bo wszystko to, te rzeczy, których miał się nauczyć Pacquiao, to on się już na pewno nauczył. Natomiast nie ulega żadnych wątpliwości dla nikogo z nas, że on to ciągle potrafi robić. Wydaje mi się, że tu był ten problem Keitha Thurmana, który był przekonany, że to nie może być ten sam Pacquiao, który walczył, nie wiem, 5 czy 6 lat temu. Okazuje się, że absolutnie mógł. Do tego jeszcze niesamowity charakter. No bo, nie wiem, według punktacji okazało się, że niekoniecznie. Ale na przykład jest, nie wiem, 11, 12 runda według wszystkich z nas, no nie według sędziego Feldmana, natomiast spokojnie prowadzi na punkty Manny Pacquiao i w dalszym ciągu atakuje. Nawet w 12 rundzie, kiedy, tak jak wspomniałem, dla 99% ludzi na świecie tą walkę Keith Thurman może wygrać tylko przez knockout, Manny Pacquiao w dalszym ciągu, nie przejmując się ryzykiem, atakuje, dlatego że obiecał swoim kibicom, że tego Thurmana, tego aroganckiego Thurmana on znokautuje. No, to się w ogóle nie zdarza w boksie, bo na tym poziomie, no to ta pięściarz, wyobraźcie sobie Floyda. Floyd w tej sytuacji to by nawet nie chciałby być dotknięty, kiedy by wiedział, że prowadzi na punkty. Natomiast, no nie wiem, może Manny wiedział, co się tam dzieje na tych kartach punktowych. To w ogóle jest niesamowita sytuacja. Teraz powiem wam, dlaczego to jest niesamowita sytuacja z tymi kartami punktowymi. No więc ja punktowałem tą walkę trzema punktami dla Manny Pacquiao. Niejednogłośna decyzja, był split decision, sędzia Feldman dał zwycięstwo Keithowi Thurmanowi. Szok i niedowierzanie, jak można było w ogóle coś takiego zrobić. Po czym otwieramy statystyki BoxRec'a. CompuBox, przepraszam bardzo. No i ja już ostatnio mówiłem wam, chyba nie wiem, z tydzień czy dwa tygodnie temu, że nie wiem, coś tutaj albo mi nie pasuje, albo my musimy się nauczyć oglądać boks w jakiś zupełnie inny sposób. No, ponieważ wrzucam w tej chwili dla was wszystkich do podglądnięcia tą statystykę, no patrzymy tutaj w dwóch z trzech kategorii zdecydowanie lepszy jest Keith Thurman. Liczba ogólnie trafionych ciosów Keith Thurman. Liczba power punches, czyli silnych ciosów Keith Thurman. Jedyna
Jedyna rywalizacja, w której wygrywa Manny Pacquiao, to uderzenia, to są jabs 82 do 18. Pozostałe kategorie wygrywa Keith Thurman. Nie wiem, czy jak oglądaliście tą walkę w telewizji, mieliście takie same wrażenie, że w prawie każdej statystycznym podsumowaniu lepszy po tej walce będzie Thurman, bo ja nie. A ja bym na to absolutnie nie wpadł, co zupełnie nie zmienia faktu, że dla mnie pięściarzem, który zasługiwał na zwycięstwo, był Manny Pacquiao. Co dalej z Manny Pacquiao, to aż w tym momencie głowa boli, żeby myśleć, co tutaj jeszcze może się zdarzyć u tego pięściarza, bo no nie wiem, Errol Spence Jr., który był gościem studia wspólnie zresztą z Deontayem Wilderem. Panowie mieli takie zegarki świecące, że musiałem przyciemnić ekran, bo to te diamenty jak trzaskały po tym ekranie, to ledwo było widać. Natomiast no, zarabiają chłopaki, to dlaczego nie? Mają prawo i Errol Spence Jr. przypomniał, że ekipa Pacquiao wielokrotnie twierdziła, że oni chcą walki z kimś takim jak on. Natomiast on powiedział, panowie, jak wygracie tą walkę i w dalszym ciągu będziecie chcieli to zrobić, no to ja zapraszam. Oczywiście Errol Spence ma najpierw walkę z Porterem, natomiast, no nie wiem, Errol Spence kontra Manny Pacquiao. W którym momencie Manny, nie wiem, sięgnie o półkę za wysoko. Mi się wydaje, że tutaj byłby ten punkt za wysoko. Oczywiście są też spekulacje na temat powrotu tego pana tutaj, czyli Floyda Mayweathera Juniora. Natomiast są to spekulacje tylko i wyłącznie ze strony ludzi związanych z Pacquiao, bo ja nie słyszałem jednego zdania, solidnego zdania, nie tam wspomnienia. Różne rzeczy mogą się zdarzyć od Eberle, szefa Mayweather Promotion, czy Eleby, przepraszam, Mayweather Promotion, czy od samego Floyda. Natomiast dlaczego mam koszulkę? Bo przypominając sobie, a nie trzeba daleko przypominać, bo to było wczoraj wieczorem, jak doskonale walczył Manny Pacquiao, no to przypomnijmy sobie, jak wyglądał w walce przeciwko Floydowi Mayweatherowi Juniorowi. No nie wiem, może to jest kolejny raz przypomnienie dla nas, jak doskonałym pięściarzem jest Floyd Mayweather Jr., bo tak jak mówię, z paroma rzeczami możemy się zgadzać, jeśli chodzi o niego, nie zgadzać, jeśli chodzi o ring, natomiast jeśli chodzi o ring, przypomnijcie sobie, jak wyglądała tamta walka, przypomnijcie sobie znacznie młodszego Pacquiao, który nie potrafi trafić Floyda, natomiast ten kontruje go kiedy tylko chce. To tak zupełnie dla przypomnienia. Chisora kontra Szpilka, wszystko co miałem powiedzieć na ten temat powiedziałem wczoraj. Dzisiaj tylko wrócę do kilku wypowiedzi, które pojawiają się teraz. Zatrzymam się nie na długo, na 60 sekund na wypowiedzi Andrzeja Wasilewskiego, który stwierdził, że w wywiadzie dla Telewizji Polskiej, że nie powinno do tej walki dojść, że on tej walki nie chciał. Zmusili go do tego dziennikarze, internauci i sam Artur Szpilka, że on się ugiął. No, zupełnie niepotrzebna wypowiedź Andrzeju, dlatego że to ty jesteś promotorem i jeśli pokażesz mi przykład, w którym Bob Arum, Don King, nie wiem, wielu jeszcze innych pięściarzy powie, ja tej walki nie chcę, ale internauci to chcą, to ja bym i ja dlatego tą walkę robię, to ja będę bardzo wdzięczny. No, albo jesteś promotorem i decydujesz o tym, jak wygląda kwestia przygotowania zawodnika, albo nie, jeśli chodzi o kwestię przygotowania, to jest ten drugi temat, który chciałbym poruszyć. Czytając dzisiaj i mając nieformalne rozmowy z ludźmi, którzy byli wokół przygotowań Artura Szpilki, czytam to samo. Każdy doskonale wiedział, że wszystko, co się dzieje w obozie Artura Szpilki, jeśli chodzi o przygotowanie, nie ma żadnego sensu. No to ja się pytam, dlaczego nikt o tym wcześniej jemu samemu nie powiedział, albo nie zwrócił uwagi. No, wspomniany przeze mnie Andrzej Wasilewski, dzisiaj taki mini bohater tego vloga, ale krótko, mówi, że on nie śledził tego.
nie wie, co się działo, nie wie, co się działo na sparingach. Też nie bardzo rozumiem wypowiedź. Nie oznacza to oczywiście, bo tutaj Andrzej mi zarzucił na Twitterze, że to, co on ma teraz trenować i występować na ringu, chodziło o doprowadzenie pięściarzy do wielkich walk. Nie, Andrzeju, zupełnie nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że jeśli jesteś promotorem, to kontrolujesz to, co się dzieje bardzo dokładnie. Zakładam, że masz na to czas, co się dzieje u twoich czołowych pięściarzy. No, Artur Szpilka, jeśli chodzi o zawodnika budzącego emocje, plusowe czy minusowe, nie ma znaczenia. To na pewno jeden z twoich ważniejszych pięściarzy, więc mówienie dzisiaj, że nie wiedziałeś, co się u niego dzieje. Do tego no, osoby tobie równie znane jak ja mówiły, że w obozie działo się źle, że przygotowania były nie takie, taktyki było brak i tak dalej, i tak dalej. Ja niczego takiego nie słyszałem. Przez cały okres przygotowań Artura Szpilki z trenerem Anucinem, wprost przeciwnie, każdy z was może sięgnąć, wrzucić w Google Anucin, Artur Szpilka i zobaczycie tylko absolutnie same superlatywy. Super to, genialnie się pracuje, wspaniały pomysł, nowe życie, taktyka, wszystko było super. Do momentu, jak trzeba było wyjść na ring. I w tym momencie okazało się, że wszyscy wiedzieli, że super nie będzie. No nie pasuje mi to, bo albo traktujemy siebie i wszystkich innych dookoła poważnie, albo nie. Także to taka krótka notatka. Jak wiecie, staram się omijać jakieś takie indywidualne rozmowy, natomiast sprawa jest na tyle głośna, jeśli chodzi o tą walkę, o toczkę jej, że no, postanowiłem poświęcić temu dokładnie 3 minuty. I jeszcze jedna taka ciekawostka dla was. Oczywiście Eddie Hearn stara się potwierdzić walkę z Parkerem i przyjdzie mu to bardzo łatwo, ponieważ Parker pracuje dla niego, ma kontrakt z Matchroom Boxing. Natomiast jeśli chodzi o szanse w tej walce, Chisory 3-1, faworytem w tym pojedynku jest Parker, nie Chisora. Także bookmacherzy obstawiający ten pojedynek, którzy nie pomylili się, jeśli chodzi o wynik walki Chisora kontra Szpilka, stawiają w tym momencie na zwycięzcę. Otworzył sobie dodatkowe szeroko drzwi na wielkie walki, bo ten lokal był absolutnie spektakularny. Na Arturze wiele komentarzy dzisiaj, jutro też je zobaczycie, na temat, że kandydat do knockoutu roku. No, wolałbym, żeby polscy pięściarze w takich kategoriach zajmowali ostatnie miejsce. Natomiast jest jak jest. Mam nadzieję, że wszystko ok ze zdrowiem Artura, bo to zawsze jest najważniejsze. Zobaczymy, co dalej, ale świat nie stoi w miejscu. We wtorek spotkanie Adama Kownackiego z kibicami w Nowym Jorku, 3 walczy. Ja w przyszłym tygodniu wyjeżdżam do Kalifornii zrobić może parę dodatkowych materiałów, o których część z was mnie prosiła. Później oczywiście Kownacki. Świat boksu nigdy nie stoi w miejscu. Wiele, wiele doskonałych walk przed nami. Życzyłbym sobie, żeby walki polskich pięściarzy były nie genialne, tylko do momentu, jak wchodzą na ring, tylko żebyśmy po zejściu z ringu mogli to samo pisać, co pisaliśmy, kiedy do tych przygotowań, do tego wejścia na ring dopiero dochodziło. Miłej reszty niedzieli, miłego tygodnia pracy, lekkiego tygodnia pracy i słyszymy się, nie wiem dokładnie kiedy nagram następny. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję bardzo za komentarze i przychylne, i nieprzychylne. Tak czy inaczej, jak wspomniałem, ja krytyki się nie boję. A jeszcze jedna rzecz na same zakończenie. Naprawdę, proszę rozróżniać krytykę od hejterstwa, bo zwróciłem uwagę na bardzo taką łatwą wymówkę tych wszystkich, którzy nie lubią krytyki, mówią: hejtujesz. No nie bądźmy wszyscy przygłupami. Jest różnica między krytyką i hejterstwem. Tym optymistycznym akcentem, mam nadzieję, dla was wszystkich żegnam. 30 minut wyszło. Pozdrawiam serdecznie.